Złoty Róg, a tak naprawdę dom udziałowy. Przed I wojną światową na rogu ulic 3 Maja, dawnej Pocztowej i Powstańców Śląskich, dawnej ulicy Pilickiej, powstała architektoniczna perełka naszego miasta. Było to siedziba Towarzystwa Udziałowego Budowy Domów w Zawierciu. Budynek w stylu secesji jest dwupiętrowy, ma narożną balkonadę, która opiera się na dwóch kolumienkach. Dom udziałowy to przykład kamienicy utworzonej dzięki wspólnej inicjatywie. Wśród udziałowców byli Towarzystwo Akcyjne Zawiercie oraz Huta Szkła. Było tam też wiele osób prywatnych, w tym Stanisław Pasierbiński. Mieściły się tam sklep szklarski, od 1906 roku apteka Stanisława Pasierbińskiego. Od listopada 1912 roku miało tutaj siedzibę Towarzystwo Śpiewacze Lutnia. Zaś 27 marca 1915 roku znalazło tutaj siedzibę Biuro Werbunkowe Legionów Polskich.